Dzień dobry, dzień dobry. O Jezu, jak jakiś pedobir. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Don't Starve. Jak tam sprzątanko przedświąteczne? Zając wytargane ze uszy? U mnie jakoś to, moi drodzy, leci. No i cóż, i wszyscy generalnie tak pięknie się ustawiłem, że wiecie, wszyscy dookoła sprzątają, ja sobie gram w Don't Starve'a, nie? Także zapowiada się ciekawie. Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy, co my mamy tym razem zaplanowanego? Pomyślmy, zaraz by się przydało jakieś jedzonko zrobić z tego, co widzę. Okej, okay. Zróbmy sobie tak. Przydałoby się czymś rozpalić i pewnie nie mamy czym, poza Oho, dobra, czyli tak. Na pewno będziemy potrzebowali drewna. To już widzę. To drewno zdecydowanie. Ile tej zimy jeszcze? Jeszcze trzy... to spoczy. To spoczy. Na pewno drewna, które sobie tam za chwilkę jakoś pościnamy. I mieliśmy iść na pająki. Nie wiem, czy bone shardy uda nam się znaleźć, ale na pająki mieliśmy iść na pewno. Gdzie jest moje miejsce w skrzynkach? Okej, okay, dobra. Dobra, w porządku. Weźmy sobie jeszcze, wyrzućmy tutaj kamień. Zróbmy sobie jeszcze jedne meatballsy. Mam nadzieję, że tym razem już mi się dźwięk nagrywa, nie to co w poprzednim odcinku, bo to był jakiś istny cyrk, moi mili państwo. Siedzę sobie, pięknie nagrywam ten odcinek, taki zajarany, ale fajnie, ale super. Jakże pięknie wszystko idzie, jak pomyślę. No tak, przychodzi kurde do montowania odcinka i dupa. No, jajka tam są. Te jajka to może wypadałoby nawet i pozbie... Stój, co ty robisz? Za wcześnie. Za wcześnie, dobra. Ścinajmy sobie te drzewka. Musimy jakoś zorganizować sobie drewno. By się przydały, kurczę, kolejne skrzynki przede wszystkim. No i wiadomo, i ogólnie jakiś zapasik drewna. Okej, okay. I co by tutaj... Czym by tutaj się zająć? Na pewno te pająki, na pewno te bone shardy. Poza tym wypadałoby, kurczę, do tego... ptaka jakiegoś złapać. Tak szczerze, fajnie by było może złapać zimowego? I do tamtej klatki naszej wrzucić. No, może nie byłoby głupie, wiecie co? Może to nie byłoby głupiej, może tak trzeba by było właśnie zrobić. No dobra, słuchajcie, ale ja myślę, że tak. Że zrobimy taki myczek, że ja tutaj sobie te drzewa pościnam. No i cóż, i chyba wracam do was za chwilkę. Ło, witajcie, witajcie! Kolejny dzionek, moi drodzy, właśnie chciałem drzewa i co? Pobawimy się trochę w piromana. Tak jest. Potrzebujemy zdecydowanie popiołu. Czy to się zajara wszystko? O, to płonie. 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 Dobra, nieważne. 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 Wczułem się. Za bardzo się wczułem. Dobra, gdzieś chyba... O kurde. Wiecie co? To troszkę... Trochę źle to zrobiłem. Bo zacznie chyba rozwiewać, nie? Tak mi się wydaje. Troszkę jednak za blisko siebie. Trzeba by było zrobić takie... Dwa ośrodki, znaczy dwa ośrodki, jakby takie dwie grupki tych drzew, chociaż nie, w sumie nieźle, w sumie wyszło całkiem nieźle, wyszło całkiem nieźle. Okej, okay, weźmy jeszcze to sobie podpalmy. To się nie zajara od siebie, okej, okay, to weźmy podpalmy to. A to się podpali? Nie, też się nie podpali. Za daleko stoją od siebie, okej, okay, dobra, może być. W porządku, to zabierz. O, no dawaj. Okej. Okay. Dobra, to myślę sobie, że zrobimy tak, że te drzewka to ja sobie zasadzę między... O tak, między odcinkami. Teraz weźmy sobie... Ogarnijmy sobie ptaka. jakby to nie zabrzmiało, ogarnijmy sobie ptaka. Dobra, co ja potrzebuję na pułapeczkę? Na ptaki. No, okej, okay, dobra, porzo. Może być i tak. Weźmy sobie, ustawmy tutaj. Nigdzie daleko mi ona niepotrzebna. Gdzieś mieliśmy nosionka. O. Dobra. Pięknie. Ja chcę zimowego. W międzyczasie weźmy sobie...
Nie, nie czarny, kurde. Dobra, a jeszcze nie mamy świetlików, też jest problem. Trzeba silk ogarnąć. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Już jesteś głodny, standardowo. Dobra, zostawimy ciebie jeszcze najwyżej. O, no i dobra, i zarąbiście, to w sumie tego trapa to możemy gdzieś już odłożyć póki co. Bo te ptaki na razie nie są mi bardziej, już więcej potrzebne. Imprison. No siema. No siema, dzień dobry. Dobra, i teraz co my tutaj zrobimy? Co my tutaj zrobimy? Healing salwy byśmy mogli. Ale nie, proponowałbym zrobić tak, przede wszystkim jedzonko. Okej. Przede wszystkim ogarnijmy sobie jakieś żarło. I z czego to żarło? A, już wiem z czego. Cały czas zapominam o tych naszych krzaczkach. O, i o tych. Trzy, jeszcze weźmy sobie trzy, to sobie jeszcze meatball. A, może i jeszcze trzy, to sobie weźmiemy troszkę na zapas tych meatballsów. Spadaj. Okej, okay. I czy tu są jeszcze jajka? Tak, czy tu jeszcze gdzieś są? Chyba nie, mamy dwa. No dobra, mogą być zawsze dwa. Zawsze to jest całkiem spoko opcja. Co prawda i tak nigdy z tych jajek nic sensownego jeszcze nie robię, nie robiłem, ale no, co tam. Oddawaj mi, oddawaj mi to. Szkoda troszkę marnować tego. Razem z Monster Meatem. Okej, okay, zróbmy tak i sobie jeszcze jedno weźmiemy. I teraz zrobimy taki meczek. Co my teraz zrobimy? Teraz zrobimy sobie, rozpalimy ognisko. Okej. Okay. Teraz sobie... O, teraz weźmiemy sobie, ogarniemy jeszcze jedne meatballsy. No. No tak. I zajmiemy się zrobieniem skrzyneczki. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. I weźmy ciebie sobie, wrzućmy tutaj. Pięknie. I do ciebie co my tu wrzucimy? Przede wszystkim popiół, gdyż popiół nie jest nam w tej chwili tak bardzo potrzebny. Wrzućmy sobie drewno. To sobie połączmy. Wrzućmy silk. Healing salwy możemy sobie w sumie wziąć. Zawsze to całkiem spoko opcja. Czego my jeszcze nie potrzebujemy? Nie potrzebujemy tutaj nasion, zostawmy je sobie. Okej, okay. Ta pochodnia zawsze może się przydać. Okej, okay, w porządku, weźmy sobie jeszcze na razie czego ten kask górnika. O! W sumie i tak tej trawy mało, zabierzmy ją ze sobą. Dlaczego by nie? No, okej, okay, tu jeszcze mamy stack, dobra, w porządku. No dobra, no i cóż, moi drodzy, bierzemy sobie kamień, skoro tak. I spadamy sobie na... A jeszcze za wcześnie, po co ja to robię? I spadamy sobie na pajęczarzy, zdecydowanie. O, o, świetnie. Nasze koalefanty się sprawdzają jak najbardziej. Wszystko działa tak, jak powinno. Jeszcze tylko właśnie trzeba by było na nich zagrodę zrobić. Tylko zagrodę... To fajnie by było zrobić chyba z drewna, a może z trawy? Słuchajcie, taki mur z trawy postawić? Może nie byłoby głupie. Czy z drewna? No a może z drewna z drugiej strony? No te nasiona to pogrzebane tutaj. Może i z drewna, tylko że z drewna, strasznie dużo tego drewna byłoby potrzebne. Ja się obawiam, że strasznie dużo czasu by zeszło, chociaż... No ale kurczę, jakby to wyglądało fajnie. Drugi poziom, no dobra. Drugi poziom to jeszcze całkiem spoko. Co prawda fajnie by było, gdyby był trzeci, no ale... Ale dobra. Dobra, dam radę. O, skończyła się ta. Nasz Buffalo Code się skończył. No słuchajcie, to najwyższa... To taki znak, że najwyższa pora, żeby ta zima już się kończyła. No dobra, troszkę was dużo, okej. Okay. Tak całkiem sensownie dużo bym powiedział. Okej. Wow, 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 gdzie? Okej. Okay. Jej, dobra, dobra, dobra. No, pokaż swój kiting, no. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Uj, Jezu. Nie, 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 nie.
Okej, okay, dobra. Nie, nie, walnął mnie. Nie, nie wiem. Dobra. Oj, błąd. Bardzo duży błąd. Coś w ogóle mnie tam, nie wiem tylko co, coś mnie tam strasznie przyblokowało. Dobra. No i tego też spokojnie. Okej. Okay. No, lepiej, gorzej, ale jakoś wyszło. Jeszcze jeden silk i wyjdziemy na zero z tą naszą pułapką. Dobra, tutaj podkładajmy cały czas, bo skończyło nam się wszystko, co nas chroniło przed zimnem jakimkolwiek. Dobra, tu jeszcze gdzieś powinny być pająki, nie? Nie, pusto. No dobra, okej. Okay. Okej, okay, w porządku, to teraz idziemy sobie w lewo czy w górę? Tutaj świnki znowu są, ale te świnki to na razie chyba nam nie są bardzo potrzebne. Idziemy sobie w górę do tych pająków. Okej, okay, dobra, to bierzmy sobie kamień. No i spadamy. A może jeszcze upieczemy sobie to. Strasznie śmiesznie ten kask marnuje. O, zjedz, póki mi jeszcze jakieś tam pozytywy dodajesz. No dobra, halo, zima, spadaj stąd. Spadaj stąd, bo mi się nie chce już kolejnych robić tutaj jakiś chroniących mnie przed zimnem strojów. Okej. Silku potrzebuję. Tylko pytanie teraz, czy jeżeli teraz przyjdzie wiosna, to czy one nie dostaną tutaj... Dobra, okej. Też drugi? Halo, ja bym chciał was przesadzić, może bliżej troszkę, co? Dobra, chodź, come on. No, pięknie. Pięknie, schodzi śnieg, moi drodzy. Bardzo fajnie. To teraz, że tak powiem, tylko z wiosną się pobawić. Znaczy z wiosną w zasadzie, znalazłem jeszcze. Ale to już zupełnie inaczej wygląda. Zupełnie inaczej wygląda ten krajobraz, kurczę, jak ten śnieg nie leży. Chodź tu. Pięknie. O, świetnie, dobra, zwróciło nam się za pułapeczkę. Jeszcze wypadałoby trochę więcej tego, no. Dobra. No i git, pięknie. Chodź, może wojownika wywołam, nie? Nie bij. Dobra. Okej, okay, w porządku. O, tu mamy trzeci. Pięknie. No i chodźcie. Chodźcie. Dobra. Ale skupienie. Tak jest. No i to, moi drodzy, nazywa się profesjonalny. No, powiedzmy, półprofesjonalny kiting. No dobra. Taki półamatorski. No, chodźcie, no. Ops, walnie mnie. Nie, ma takie... Takiego bicia, synek. A tak się nie robi, słuchajcie. Do takiej sytuacji się generalnie nie dopuszczę. A liny mi pewnie brakuje, nie? Tak. Okej. Okay. I mnie walnie. No właśnie, dobra. No. Niedobrze. Dobra. Żeby mi się, kurczę, tylko nie... No, idź mnie stąd. Żeby mi się nie popaliły tamte rzeczy wszystkie. Okej, dobra. Pięknie, sytuacja opanowana. Tak powinno być. Dobra. Teraz ogarnijmy sobie troszkę tutaj ciepełko. Dobra. Pozbierajmy te itemsy, zanim te pająki się dobiorą do tego. No i chodź ta. Chodź tu. Chodź tu, buraku mały. Dawaj. Nie podoba mi się to, że one tak tutaj się... Ten kokon się tak szamocze. Ja tutaj nie mam ochoty na królową w sosie własnym i te sprawy. Dobra. Jeszcze psy chyba idą, nie? Te. O kurde. Nie. No to niedobrze, jak przyjdą. Kurde, średnio mi się tu uśmiecha. Hełmu nie mamy, nie? I te zbroje tak średnio troszkę. Chociaż to zbroje, to akurat pół biedy, bo na zbroje to się zrobi dwa te... Dwie liny się weźmie, machnie. Chciałbym to rozwalić już. Dobra, powiedzmy do... Nie, no muszę spadać.
świecie, no. Cześć, pająk. Siema. Te psy to mi tak nie w smak, że po prostu masakra. Okej, dobra. Podłóżmy. Nie wiem, czy zaraz do bawołów nie będzie trzeba uciekać, nie? Chcę ten kokon rozwalić. No, dobra. Dobra, dobra, dobra. Pięknie. Kokonu nie ma, żadna mi tutaj królowa nie wylezie. To możemy teraz bujać się z piskami. Piesiu. Dobra. Okej. A czemu tylko dwa... No właśnie, no właśnie. Były dwa i coś. Źle ci było? Musiałeś gadać? Idziemy do bawołów. W sumie trzy, to jeszcze mógłbym się z tym kitingiem pobawić, nie? O, jeden mnie zapnie. Ajej, dobra, 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 nie, za dużo mi... Chociaż to byłby sposób na zbicie sobie sanity, słuchajcie, i byśmy mogli pozdobywać z birdlingów Nightmare Fuel. Ale dobra, to już chyba za dużo zabawy w ogóle. Dlaczego ja w tym biegam, jak jeszcze nie jest ciemno? No, chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Pięknie. No dobra, z tobą to się pobije już bez przesady. O, no i po sprawie. I po sprawie. Tak jak mówiłem, moi drodzy, jeżeli ktoś z skatingiem średnio stoi, to, że tak powiem, zdecydowanie polecam osiedlić się przy bawołach i po prostu wprowadzić te psiory w bawoły. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. No i dobra. I pięknie. Weźmy, porozwalajmy jeszcze tutaj troszkę. Myk. Tego silku już troszkę mamy. Co prawda może niedużo, 11 to jakoś nie jest wielka liczba. Wielce zachwycająca i w ogóle. No, no dobra, ale jakoś sobie i z taką liczbą poradzimy. Cały czas zastanawiam z tym Nightmare Fuelem i tymi birdlingami. Może rzeczywiście, skoro już mamy 60 sanity, a u niego jakoś strasznie szybko to sanity rośnie, nie wiem dlaczego. Strasznie szybko jakoś, kurczę, za praktycznie non-stop, praktycznie całą grę lecimy sobie na stówie, nie? I tak... Śmiesznie. No ale nic, dobra, to może by właśnie zaatakować sobie, znaczy zapalować na birdlingi. I chyba tak spróbujemy zrobić. Jeszcze spróbujmy te pająki trochę bliżej osadzić. Może właśnie gdzieś tutaj, gdzie jestem. Pomyślmy, a może gdzieś tutaj, nie? W tym takim... O, to nie byłoby głupio tutaj sobie je wrzucić gdzieś. Kurczę, zawsze to bliżej. Znaczy niby zawsze to bliżej, gdyby królowa wylazła, ale... Myślę, że jak się odpowiednio zaopiekujemy tym gniazdem, to... Takiego zagrożenia zdecydowanie nie będzie. Okej, dobra, weźmiemy, wrzucimy sobie właśnie gdzieś tutaj. Okej, w porządku. Coś wylezie? Nie. No i dobra, i super. Tu tutaj będziemy sobie wpadać. Jeszcze tamte gniazda by wypadało przenieść, też fajnie by było. No to troszkę później. Dobra, słuchajcie, zaczynają się, już widziałem, pojawiać te takie drobne iluzje. I chyba będziemy polować, skoro tak, na birdlingi. Zdecydowanie będziemy polować na birdlingi. Trzeba by było tutaj się uzbroić w jakiś łuk i te sprawy. I trzeba by było zapolować na birdlingi. Poza tym, kurczę, cały czas chodzi mi po głowie ta zagroda dla tych koalefantów. Też wypadałoby ją zrobić. Cześć, ptaszku. Śpisz. Dobrze, fajnie. Takie całkiem realistyczne bym powiedział, jeżeli tutaj śpisz sobie w nocy. Bardzo fajnie. Okej. Okej, okej, okej. Użyćmy sobie tak. O, się psujesz powoli. No dobra. Co by tu jeszcze wrzucić? Brisy. No ale to za chwilę. To za chwilę. No dobra. To wypadałoby jakoś się powoli może przygotować i na te birdlingi zapolować. Dzień dobry, mamy wiosnę, dzień dobry, to już też będzie trzeba ze sobą nosić, skoro tak. Słuchajcie, czy my nie mamy naprawdę nigdzie charcoala więcej? Naprawdę nie mamy, ale i jajca. Wykorzystaliśmy charcoala. No dobra, dobra, jak wykorzystaliśmy charcoala, berisy miałem zebrać. Raz, dwa, trzy, a może zbierzmy już je wszystkie. Okej, dobra. Charcoal by się przydał. Dobra, podłóżmy sobie ogień tutaj, skoro tak. Okej, okay, a dlaczego... Dlaczego ty się nie palisz? Coś mnie tutaj drzewko troluje, coś mnie drzewko troluje. Aha, dzień dobry.
Witam pana Goblera i co i nic. Hej. Ciota. Ej. Te, Gobler. Chodź tu. No właśnie. Nie ma takiego bicia, synek. Pięknie. Dobra. Dobra. I teraz pomyślmy, gdzieś tu jest mój charcoal. Jeszcze jeden. O tak. Okej. Okay. Pięknie. Dobra, mamy siekierę, mamy charcoala. Okej. Okay. I 50... Ojej, nie. I 58 sanity. To całkiem sporo. O Boże, jak on wygląda. Patrzcie. Ale i jaja. Nie, no, wygląda po prostu mega świetnie. Nie no, pięknie zarąbiście, dobra. Wracamy do bazy i ogarniamy szybko jakiś ten, na szybkości jakiś, na szybkości jakiś ten, bumerang, jeszcze się chyba z deski robiło, nie? Tak. To super, to zrobimy sobie dwa bumerangi. O, znowu tego drewna brakuje. A ja chciałem zagrodę dla koalefantów robić, nie? Pozdro. Pozdro. I zróbmy sobie bumerang. Razy dwa, tylko nie wiem, gdzie go pomieszczę. Aha, tutaj, okej. Okay. Dobra, porzo, może być tak. I teraz mieliśmy tutaj brisy dorzucić. Tak jest. Dobra, ups. Zróbmy tak. Oj. Aha, no tak. To całkiem logiczne. Okej, no i że tak powiem, teraz i tak sobie na te birdlingi nie zapolujemy, bo mamy zmierzch. I przede wszystkim, moi drodzy, mamy koniec odcinka, także no cóż, dziękuję wam bardzo i trzymajcie się, do następnego razu, do polowania na birdlingi. Na razie, hej!